Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Witam mojego gościa, pan Łukasz Bojowiak, nowy prezydent miasta Leszna. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Chciałem powiedzieć, panie pośle, no, ale posłem jeszcze formalnie pan jest. Jeszcze jest. Do? Znaczy do oficjalnego komunikatu PKW. Aha, i w momencie, kiedy oficjalnie tak, się ogłosi, tak, że wstępuje pan w mandat, straci pan mandat poselski. Tak jest, tak jest. Nie będzie panu żal? No na pewno tak, ale tak już wcześniej mówiłem, że podjąłem się bardzo takiego mocnego wyzwania, aby wejść w sferę samorządową. No i udało się. Jest to ogromny sukces nie tylko mojej osoby, ale mieszkańców Leszna, którzy zagłosowali na komitet wyborczy PL18, a także na moją osobę. Czy to był najważniejszy dzień w pańskim życiu, ten wczorajszy? Nie no, wiele ciekawych i wspaniałych wydarzeń w moim życiu już było, o których będę pamiętał. Natomiast jeżeli chodzi o tą działalność samorządową, to rzeczywiście to jest chyba najważniejszy dzień w moim życiu. I wczorajsza taka informacja bardzo pozytywna, która do nas docierała systematycznie, to jest naprawdę coś wspaniałego. Bo powiedział mi pan wczoraj na gorąco, że ostatnie dwa tygodnie zwłaszcza kampanii, to był najtrudniejszy okres w pańskiej karierze politycznej, pod względem kampanii, tak, obciążenia, tego wszystkiego, co się działo. Tak, to jest prawda. Porównując kampanię parlamentarną, która tak naprawdę jest ukierunkowana na kampanię wizerunkową, to kampania samorządowa, gdzie walczy się o najważniejsze stanowisko w mieście, no to rzeczywiście jest to ogromna presja. Ogromny taki wysiłek, nie tylko fizyczny, ale przede wszystkim psychiczny. No i rzeczywiście to jest całkowicie inny styl kampanii, gdzie no, nie tylko przeżywa sam kandydat, ale także przeżywają i współpracownicy, cały sztab, ale to, co chyba jest też takie najgorsze, to rodzina, która ogromnie przeżywała. Przeżywała to moja małżonka, moi rodzice, teściowie, właściwie cała rodzina, brat, i to jest ogromne przeżycie właśnie członków rodziny, którzy kibicują, ale też przeżywają całą kampanię. Wczoraj wieczorem, kiedy spływały te wyniki, rodzina gdzie była? Była z panem, czy była w domu? Rodzina była w domu, żona pracowała w komisji, natomiast no ten kontakt był cały czas telefoniczny i każdy, czy tata, czy mama, no, czekali na jakieś takie szybsze informacje. A komu pierwszemu pan powiedział, że jestem prezydentem? A ja już nie pamiętam, było tyle tych telefonów. Rozmawiałem z tatą, tak. Tata przeżywał. Nie, pierwszy telefon wykonałem do mojego brata. Do Poznania, a później do taty. Rozmawiałem z mamą i zadzwoniłem też do teściów. Cieszyli się? Tak, bardzo, bardzo. No, przeżywali. Szczerze mówiąc, no, muszę powiedzieć, że to było ogromne przeżycie i myślę, że pomału te ciśnienie już schodzi. Czas na solidną pracę. A propos pracy, nie wiem, czy pan już widział na Facebooku, policzono wasze zapowiedzi przedwyborcze. Nie chcę używać słowa obietnice, ale zapowiedzi. 104 obietnice. A nie czytałem tego. PL18 są już dokładnie wypisane. Nie no, okej. Okay. Pilnują was już. Nie no, okej. Okay. To są, proszę pamiętać, że te obietnice, które zostały wpisane w programie, one po pierwsze zostały zaakceptowane przez mieszkańców. To jest bardzo ważne. Natomiast tam jest wiele projektów, które można nazwać projektami miękkimi. Wystarczy po prostu dobre chęci, współpraca, należy współpracować z organizacjami pozarządowymi, z poszczególnymi jednostkami budżetowymi i myślę, że jest to do zrealizowania. Zdaję sobie sprawę, że opozycja będzie cały czas sygnalizować, czy już coś się dzieje, czy działamy, ale jest to program ambitny na miarę Leszna XXI wieku. Znaczy jedno musimy sobie powiedzieć. Na razie pan będzie musiał przez pierwszy rok pracować na budżecie przygotowanym przez poprzednika. Znaczy prace nad budżetem będą trwały, tak? Będzie pan zmieniał projekt budżetu Tomasza Malepszego? No nie, no oczywiście będziemy czekać na propozycje poszczególnych komitetów czy radnych.
będzie trwała ta dyskusja publiczna. Ale czy jest już coś, co na pewno pan zmieni, jeżeli idzie o zapowiedzi Tomasza Malarczyka? Nie, ja to wczoraj sygnalizowałem, że ten budżet oczywiście będzie wymagał jakiejś kosmetyki. Na pewno radni będą zgłaszać swoje propozycje. To jest kwestia dyskusji z radnymi, dyskusji z urzędnikami i zobaczymy. No, w każdym razie kształt i projekt został przygotowany przez Tomasza Malarczyka i szanuję. Czy tak jak w przypadku premierów najczęściej, nowego rządu, będzie pan prosił o takie 100 dni spokoju dla siebie? Nie, nie będę sygnalizował. Od pierwszego dnia objęcia fotelu prezydenta biorę się do pracy i zaczynam pracować na rzecz mieszkańców. To jest dla mnie cel i nie będę dziś sygnalizował, że potrzebuję 100 dni. To nie na tym. To już jest polityka, natomiast tu jest samorząd i ciężka praca. Polityka to nie jest brzydkie słowo, panie pośle. No tak, ale mówimy o polityce centralnej, a skupiamy się na samorządzie. Lokalnie trzeba. W takim razie, jaki będzie pierwszy duży projekt, który będzie pan chciał zrealizować? Nie, no oczywiście przyjęcie budżetu, tak? To jest podstawa. Ale do tego, z tych swoich zapowiedzi PL18, takich dużych, przynajmniej takich znaczących rzeczy. Tak jak powiedziałem, będzie kontynuacja tych programów i zadań, które zostały przyjęte przez poprzednią kadencję. Proszę dać mi jeszcze trochę czasu, bo będę też chciał poinformować Państwa o moich współpracownikach, którzy będą ze mną współpracować. Myślałem, ale potrzebuję, że dzisiaj Pan już coś powie o swoich współpracownikach. Proszę dać mi jeszcze troszeczkę czasu, będzie stosowny komunikat i na pewno zaprezentuję moich współpracowników, którzy będą ze mną pracować w Urzędzie Miasta. Dzisiaj już to nic nie zmieni, może Pan spokojnie powiedzieć. Nie, nie, nic jeszcze nie unieważnią wyborów z powodu... Nie, nie, panie redaktorze, jeszcze chwilkę, troszeczkę czasu i cierpliwości. Ale dzisiaj się tworzy nowa Rada Miejska. Za 40 minut niespełna się rozpocznie. Tak. Czy już wiadomo, jak będzie wyglądał PL18 w tej Radzie? No na pewno będziemy reprezentować silną grupę tych wyborców, którzy oddali głos na PL18. Wychodzimy z założenia, że ugrupowanie, które uzyskało największą ilość mandatów, decyduje o wyborze przewodniczącego. Będziemy akceptować i szanować ten wybór demokratyczny. Natomiast nie jesteśmy jakoś tak... Chcemy rozmawiać z różnymi siłami politycznymi. Chcemy być podmiotem, który... Ale z kimś już na pewno rozmawiacie, panie prezydencie. No wczoraj ekipa liczna i roześmiana Prawa i Sprawiedliwości pojawiła się na wieczorze wyborczym. Powiem w ten sposób, rozmawiamy także z Platformą Obywatelską, rozmawiamy z Prawem i Sprawiedliwością. Nie mieliśmy jeszcze przyjemności rozmawiać z Lewicą. Myślę, że dzisiaj będę uczestniczył na sesji, porozmawiam z osobą wytypowaną przez Lewicę. Będziemy rozmawiać. Natomiast dzisiaj ważna jest sesja, ślubowanie i wybór przewodniczącego Czyli Rady. Pan i ewentualnie wiceprzewodniczący. Pan jako prezydent, jaką propozycję składa? Wielka koalicja bez opozycji? To znaczy na pewno praca na rzecz dobra mieszkańców i naszego miasta. Zobaczymy, jak podejdą poszczególne kluby do mojej propozycji. Będą trwały jeszcze rozmowy, dlatego potrzebuję jeszcze czasu. Spodziewa się pan, że będzie pan miał pod górkę mimo wszystko? Na pewno. Myślę, że nie będzie to łatwa kadencja, ale zrobię wszystko, żeby mieszkańcy Leszna byli zadowoleni nie tylko z prezydenta, ale także z Rady Miasta. Tomasz Malepszy będzie radnym. Powtarza się sytuacja z początków jego rządów, kiedy radnym był pan Edward Szczucki. Tomasz Malepszy wczoraj zapewniał, że on nie jest taki jak Edward Szczucki i w ogóle, że nie będzie. Ale no, jednak ten syndrom teścia trochę będzie. No nie wiem, no ja mam nadzieję, że dzisiaj będę miał przyjemność rozmawiać z Tomaszem Malepszym. No zobaczymy, to jest kwestia czasu, jak pan doskonale wie i obserwuje pan politykę, zapowiedzi są szumne, tak, radnych, a później rodzą się jakieś konflikty i jesteście państwo świadkami też dosyć takiej, dosyć mocnych wypowiedzi na sesji. Ja myślę, że jestem człowiekiem, który będzie chciał scalać i łączyć, ale zdaję sobie sprawę, że na pewno ta opozycja będzie silna. A zdaje sobie pan sprawę, że czasami trzeba będzie trudne decyzje podejmować, które się nie będą podobać? Ale komu? Mieszkańcom na przykład.
No, zobaczymy. No, na pewno będą decyzje ciężkie, ale ja cały czas podkreślam, że chcę Leszna Obywatelskiego i tematy, które będą bardzo ważne dla mieszkańców, będą musiały podlegać takiej ocenie i dyskusji publicznej z mieszkańcami. Będzie pan więcej rozmawiał z mieszkańcami? Tak, ja myślę, że sam portal konsultacje.leszno.pl będzie bardzo aktywny i będziemy prosić mieszkańców o to, aby aktywnie uczestniczyli i wypowiadali się na tematy ważne dla miasta. A tymczasem ile pan spał tej nocy? 3 godziny. To wyspał się pan? No, przyzwyczajony jestem ostatnio do ale takich krótkich... Ale planuje pan jakiś odpoczynek w najbliższym czasie? Nie, myślę, że troszeczkę potrzebuję wyciszenia. Będę w Lesznie, na pewno muszę jeszcze załatwić wiele formalności związanych z moją działalnością parlamentarną, także na pewno udam się do Warszawy, aby pozamykać tematy związane z moją działalnością i to też będzie wymagało troszeczkę czasu. Leszno zyskuje prezydenta, traci posła niestety. No myślę, że parlamentarzysta z Drawicza, a także parlamentarzysta z Ostrowa będzie godnie reprezentował nasz okręg kalisko-leszczyński no w Sejmie. No bo nie mamy i pana, i pani Małgorzaty Adamczak. Tak, a z Drawicza już jest wyznaczony. Wydaje mi się, że będzie to Mariusz Suchanecki. Oczywiście wszystko zależy od tego, czy przyjmie mandat posła. No będzie w takiej sytuacji jak pan mniej więcej, czyli... 9 miesięcy takiej ciężkiej pracy. Panu Urbaniaku przejął, tak jest. Który przegrał podobno. No przegrał, no... Prezydentem, posłem się bywa, człowiekiem się jest. Tak, tak jest. Zobaczymy. Gratulujemy jeszcze raz. Dziękuję serdecznie. Chciałem przy okazji podziękować wszystkim mieszkańcom Leszna, którzy oddali na moją osobę głos. Cieszę się bardzo, że jestem tą osobą, gdzie mieszkańcy widzą, że jest szansa na wiele zmian. Zdaję sobie sprawę, że jest to duże wyzwanie, ale mam nadzieję, że po owocach państwo mnie poznacie. Łukasz Borowiak, nowy prezydent Leszna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.